Más claro que el transparente, solo sabes. Sé que ahí te dio tenerte, bebé, la clave. Tomo te pero comerte, mejor me sabe, 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 baby. Si tú me quieres y yo te quiero, ya no, no, ya no esperes. Porque todos son iguales, pero yo no. Ya me rompen el cora, pero yo no. No te hacen reír, pero hoy vengo yo. Nadie te hace reír, como lo hago yo. Todos son iguales, pero yo no. I ty? I ty? No. Dobra, kochani, ubrani jesteśmy, ogarnięci, ja jeszcze rano popracowałam. Alan sobie ściągnął wczoraj aplikację do hiszpańskiego. I co? Uczył się hiszpańskiego. Miałam tego nie mówić. No. Ale już stwierdzi, że nie da rady i że niestety, ale ta aplikacja mu nie pomoże w nauce, zdobyciu wiedzy, więc chyba porzucił ten pomysł. A my lecimy dzisiaj na miasto. Umyłam właśnie sobie włosy. Powiem wam, że naprawdę zupełnie inaczej wyglądają w dotyku, jak i no, w wyglądzie. Wydaje mi się, że to jest za sprawą na pewno wody, że woda tutaj odgrywa bardzo duże znaczenie. I teraz tak szukam i nie mogę znaleźć odżywki mojej, a tu ją dałam. Odżywkę, którą stosuję w Polsce, jak i tutaj, to jest Metal Detox L'Oréal. Widzicie? O. Tylko że powiem wam tak, że zupełnie inaczej działa w Polsce, zupełnie inaczej działa tutaj. I wydaje mi się, że to za sprawą jest wody. Dobra, zbieramy się, bo dzisiaj... Tak. Ten krem? Tak, jest lepszy. Lepiej działa. Nie wiem jakim to sposobem jest, ale lepiej działa. Dobra, kochani, lecimy, bo dzisiaj mamy dzień wolny. Od rana pracowałam, nie mogłam się w ogóle odgruzować. Tak dużo pracy miałam, a teraz ogarnęłam się i lecimy, bo mamy dzień wolny. Anulacja spotkań. No i co my zrobimy? No, ostatnie 2 dni ładnej pogody, później ma być nie za ciekawie, ma padać, więc lecimy na miasto, tak? Skorzystać troszeczkę, zobaczyć. Bo będziemy się nudzić. Tyle jeszcze dni tutaj. Ach, wolałabym tak szczerze być w domu, bo wiadomo, szkoła, obowiązki, praca, no... Lepiej jest. Lepiej jest w domu, nie? No. No ale trudno, musimy tutaj być, jak musimy, to będziemy, ogarniemy szpital, badania, a przy okazji jeszcze coś tam zobaczymy, także zapraszam was na dzień ze mną, z Alankiem i Barceloną. El problema tuyo es la confianza. No ha pelado a Cupido porque no le alcanza. El comienzo es muy chimba, pero a los meses cansa. No todos son Quijote, le llega su Sancho Panza, baby. Pero nosotros sí tragados en party. Dobra, kochani, idziemy parkiem. Przepięknym zresztą. Na plażę. Znaczy zobaczymy, gdzie nas poniesie. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Ja mam obtarte stopy. Tu idziemy, tędy, no dobra, to tędy idziemy. Stopy obtarte, no po prostu jakieś takie buty są te za ciasne, chociaż powoli się rozbijają. Alan chce zrobić zdjęcie przy tym drzewie. Zupełnie inaczej ten park wygląda w lipcu, no wiadomo, jak i w październiku, ale i tak jest w miarę ciepło. Powiem wam, że idziemy na plażę w środę, dzisiaj jest środa, a zawsze byliśmy nad morzem czy w centrum Barcelony w weekend, no to wiadomo, że będzie, liczę na to, że będzie mniej ludzi, mniej tłumów i jakoś będzie fajniej, bo tak to ogrom tego wszystkiego ludzi, no ciężko. To zobaczymy, jak dzisiaj będzie w tygodniu. Myślę, że będzie super, myślę, że będzie fajnie, bo nie wiem ile, czy może jeszcze pójdziemy. Chyba ten jeden dzień. Zobaczymy, ile będziemy mieć wolnego. Tak naprawdę teraz zrobiło się dużo wolnego. I powiem wam, że nie jestem zadowolona. Bo mogliśmy się zmieścić w tydzień, nawet krócej. A tak to musimy czekać na badania. I dla mnie szczerze to jest takie mało profesjonalne. bo ja proszę ich, żeby zawsze było tak, żeby to było wszystko w jednym czasie zorganizowane. Alan labirynt nam tutaj tworzy, różne ścieżki tu są i on łazi sobie, a ja za nim. Nie, jednak nie tu. I powiem Wam, że wszystko mogło być złączone dzień po dniu albo w tym samym dniu więcej spotkań ze specjalistami, a tak to mamy wszystko rozwleczone i ja też tak nie lubię, bo wiadomo, szkoła, obowiązki, nie chcę spędzać tu za dużo czasu, bo też to koszta są, dlatego dla mnie no to w ogóle wczoraj jak zobaczyłam, że mamy neurochirurga i onkologa, gdzie nie mamy jeszcze rezonansu, to bez sensu w ogóle te wizyty, bo na jakiej podstawie co mamy mówić i o czym, jak nie mamy kluczowego badania. No, także kochani, lecimy na miasto i zaszaleć. Perreándote en París, contigo yo caí. Rico lo que me comí ayer. Ya saben bien, mera diablita y cara bebé. Y en faldita baila, baila. Que los otros baila, baila. Porque ella es mi bebé. No hay nada que hacer, un show privado. Te quiero ver en faldita, baila, baila. Y unas horas caiga, caiga. Todos son iguales, pero yo no. Te rompen el cora, pero yo no. Te cogemos y cambiamos la cosa. Mera nasty pero bien hermosa. Ella quiere pau pau, dice que lo goza. Que le baje downtown, tremenda golosa. Yeah, encontré un lighter y de me acordé. Toda esa noche que querías prender. Viendo la luna y de fondo cafuné. Por tú tranquila que lo volvemos a hacer. Ya saben bien, mera diablita y cara bebé. Y en faldita baila, baila. Que los otros... Dobra kochani, moje marzenie spełniło się, jestem pod stadionem Barcelony, co prawda nie na meczu, jeszcze go tutaj tworzą, remontują, robią, jak widać cała konstrukcja jest inna, zmodernizowana, wszystko wyremontowane, będzie nowe, także jestem zadowolona, że tutaj byłam, a teraz co? Idziemy na plażę, nie? O ile dojdziemy, bo Alan już jest zmęczony. Porque ella es mi bebé, no hay nada que hacer, un show privado, te quiero ver en faldita, baila, baila, y unas horas caiga, caiga, todos son iguales, pero yo no, te rompen el cora, pero yo no, no te hacen reír, pero hoy vengo yo, nadie te hace gemir como lo hago yo. Dotarliśmy już nad morze, ale prawie nad morze, ale Alana buty obcierają. Przydałoby się kupić jakieś buty, tylko że nie widzę tutaj żadnego jakiegoś takiego sklepu. Zobaczcie sami. Stopa mi drobna i dlatego mi odbierają. Idź, idź. Sklepy z pamiątkami. Tutaj butów nie będzie. Dobra kochani, kupiliśmy buty. Podobno wygodne, mam nadzieję, że takie będą, bo 49 euro zapłaciłam. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć i że już nie będzie problemu z chodzeniem. Tak? No. Buty to ważna jednak sprawa, nie? Mama się przemęczy, ale dziecko to tak średnio. Moje też są takie średnio wygodne. Ten but mnie obciera, za ciasny troszeczkę jest z jednej strony. Więc wiem, że to tworzy duży dyskomfort, ale na szczęście, dobra, Alan, jest ok? Buty są ok? Dobrze, znaleźliśmy tutaj w okolicy. línea 3D, préndete a los TNT. Cara diablo la bandida, pero ese culo me hace. Tú en la lista de espera y ella en el cel. Dice que le llegue, que sonea y otra vez. Dale pa' vernos. Tengo el cuarito de aquel dito ameno. Vamos a perro negro pa' perreármela bien bueno. Ya hacemos en la casa grosería, de noche y de día, todo lo seno. Zimna. Zimna woda strasznie, co? Dotarliśmy na plażę, ale fajne fale są. Tak? Fajne? Duże fale. Wietrznie dzisiaj jest, ale mega słonecznie praży. Praży dość ostro. Ale nie pokażę wam plaży, bo tutaj jest mega dużo osób, które opalają się bez stanika albo totalnie nago, więc nie pokażę wam. O, nawet pan przyszedł obok, muszę go usunąć ze zdjęć, znaczy ze zdjęć z filmów, bo widzę, że materiał pewnie będzie nagrany z nim topless. Nie przejmują się tutaj. Nie, Alan? Masz piękne widoki. Trochę nie dla dzieci, no ale cóż zrobić. Dobra, kochani, wyszliśmy z metra. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo wiatr strasznie wieje. Trochę przeszliśmy dzisiaj, byliśmy nad morzem, nawet zamoczyliśmy nogi w morzu. Fajnie, nie? Ale na nogi nie bolą przez te buty, które nowe mu kupiłam, w ogóle go nie uciskają. Wieje. Za to coś padło mu do oka i go oko bolało. To znowu marudzenie było, ale doszliśmy, jesteśmy prawie pod hotelem, no jeszcze sporo nam zostało, 10 km, ale wieje. To jest fajne! Fajne, Alan mówi, że już schudł. Tyle przeszedł, że schudły mu nogi nawet, powiem wam. Także idziemy... O! Telefon. Przybyliśmy z powrotem do hotelu. Byłam w Lidlu z Alanem, kupiliśmy wodę i kupiliśmy sobie coś do jedzenia na Glovo. Jedna z was powiedziała, że w restauracjach tutaj hiszpańskich bardzo dobrze chyba się jada i że umieją bardzo dobrze robić potrawy. Szczerze, kiedyś byłam na paelli i może to była dobra paella, ale to nie moje klimaty totalnie. Owoce morza, ryby ja nienawidzę, nie lubię. Totalnie nie moje smaki. I może to było dobre, ale wybaczcie, no gusta, guściki, wiecie. I tutaj w restauracji byliśmy wczoraj czy przedwczoraj? Przedwczoraj. I powiem wam, że też mnie nie zachwyciło, poza tym, że mega drogo i mało dań do wyboru, to niesmacznie powiem wam. Więc dlatego zamawiam na Glovo. A z tego powodu, że ileż można się stołować w Lidlu. Powiem wam, że mamy tylko śniadania i resztę to musimy sobie sami, że tak powiem, zorganizować. Ogarnąć, zorganizować. Dlatego organizujemy się jak możemy. I na kolację, na obiad, o kolację wpada pizza. Zamówiłam. W sumie no nie jest aż tak dużo, no ale wiecie. To dla Alana, margarita. Te zielone, oczywiście Alan to się ściąga, nie musisz tego jeść. Dobra. A tutaj mamy moją. Nie przejmujcie się, on to wszystko zje. A ja nie wiem, czy to wszystko zjem, ale zostanie najwyżej na potem. A ja sobie zamówiłam z oliw, tak, pieczarki. I dodaj paprykę. Tak, wszystko wiesz. Także taką sobie zamówiłam. Włączamy TV i nigdzie nie idziemy już, bo tak mnie nogi bolą. Strasznie mnie nogi bolą. Ale przez buty, po prostu przez buty. Con cuántas fotos me llevo